strzelię pana Tomasza Skorupskiego. Panie przewodniczący, panie wójcie, kierownik, szanowni państwo. Ja dzisiaj w pewnej roli, bo jako mieszkaniec gminy Wilkowo, no, z przyjemnością uczestniczyłem w przekazaniu tych środków przez pana ministra. Rewelacja. Natomiast chciałem państwa też jako mieszkaniec, a także jako dyrektor Małgorzatego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zaprosić na Krajowe Dni Pola, które odbędą się w dniach 11-13. Przekażę ten plakat na ręce pana wójta. Dni, czyli 11-13 czerwiec na Poświętnym. Proszę państwa, jest to trzecie Krajowe Dni Pola, są to trzecie Krajowe Dni Pola. Największa impreza w Polsce w tym roku. Bardzo serdecznie zapraszam. Dwa dni będą normalne, nie wystawowe. Trzeci dzień będzie poświęcony dla młodego rolnika. Będą wystawy także, ale będą zaproszeni uczniowie szkół z całej Polski, z powiatu polskiego. Także cieszę się bardzo, że szkoły z Gąbina i Trzepowa, znaczy Góry, biorą udział. I proszę państwa, powiem tylko tyle, przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, mnóstwo materiałów szkoleniowych. Samych poletek roślin uprawnych mamy na Poświętym 1060. Samej kukurydzy mamy w tym roku 117 odmian. 46 odmian rzepaku, nie mówię o pszenicy i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę warto zobaczyć, niektóre rośliny w naszym rejonie były posiane po raz pierwszy. Także to jest no, dla rolników wielka szansa na znalezienie jakichś nowych upraw. Proszę państwa, będą namioty naukowo-badawcze, będą namioty gospodyń wiejskich, będzie rękodzieło, studio telewizyjne online, telewizja pierwszy program, telewizja trzeci program. Także naprawdę staramy się, żeby ta impreza była godna i żebyśmy jak najwięcej mogli państwa zachęcić do przybycia do nas na Poświętne i zobaczenia tego, co się dzieje, co nowego w rolnictwie naprawdę będzie się działo. Także serdecznie zapraszam. Cieszę się, że mogę skorzystać z zaproszenia pana wójta na dzisiejszą sesję i osobiście państwa zaprosić na Dni Pola na Poświętne. Także dziękuję bardzo. Nie przedłużę. Jeszcze z okazji miałem to w wnioskach, ale bardzo serdecznie zapraszam naszych gości, zapraszam państwa, zapraszam mieszkańców gminy Wilkowo, naszych przyjaciół i sprawdzonych przyjaciół, którzy z nami już są kilkukrotnie na Dniach Wilkowa i tych, którzy chcą się z nami zaprzyjaźnić na jubileuszowe 10 Dni Wilkowa. Startujemy 3 czerwca, kończymy 5 czerwca. Długo i różnorodnie. Pierwszy dzień sportowy w szkole, drugi dzień powiedziałbym strażacko, rozrywkowo, rodzinny. Trzeci dzień rodzinnie, rozrywkowo, może tak. Zapraszam serdecznie panie dyrektorze, zapraszam panie dyrektor, zapraszam wszystkich tu obecnych. Myślę, że będzie się działo dużo dobrych rzeczy. Szykujemy kolejne atrakcje, których nie było do tej pory, bo chcemy się rozwijać, chcemy być coraz doskonalsi w naszych działaniach. Mamy nadzieję, że się uda, a najlepszą nagrodą dla nas będzie państwo. Dziękuję bardzo za obecność. Dziękuję za sukces. Proszę państwa, jeszcze jeden taki temat. Na Krajowym Dniu Pola zostanie odpalona nowa aplikacja EGMIN. W tej aplikacji mamy 54 stacje meteorologiczne na Mazowszu, m.in. stacja w Łukach jest podpięta do tego programu. Także będzie można mieć wirtualne gospodarstwa od 12 czerwca. Serdecznie zapraszam. Naprawdę jest to nowa technologia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o zabranie głosu pani dyrektor Małgorzaty Dąbalskiej.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Szanowni Goście. Dziękuję za zaproszenie i za możliwość przedstawienia kilku kwestii związanych z rynkiem pracy, bo wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że oprócz osób pracujących są wśród nas też osoby bezrobotne, które potrzebują wsparcia w różnych formach. I tak dla nieco statystyki, dla przybliżenia obrazu, jak to wygląda. Na dzień 30 maja 2022 roku zarejestrowanych było w Urzędzie Pracy ogółem 3700 osób bezrobotnych. Z terenu państwa gminy tych osób jest 198. Jeżeli chodzi o strukturę osób bezrobotnych, kobiet mamy 135, więc jest więcej niż 60%. Mężczyzn 63, osób do 25 roku życia 25, do 30 roku 51, powyżej 50 roku 41 i długotrwale bezrobotnych 145. Jeżeli chodzi o te osoby długotrwale bezrobotne, to są takie, które są zarejestrowane w urzędzie powyżej 2 lat i z nimi pracują doradcy zawodowi, pośrednicy, aby ich zaktywizować. Rola Urzędu Pracy polega przede wszystkim na aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Rejestracja jest dobrowolna i każdy, kto chce być zarejestrowany jako osoba bezrobotna bądź też poszukująca pracy, może to uczynić zawsze nawet z domu, dlatego że jest platforma praca.gov.pl, przez którą osoby bezrobotne mogą się zarejestrować. Przyjechałam tu do Państwa przedstawić, tak jak przede mną był pan minister, który przedłożył promesę na 7 milionów, no ja mam trochę więcej w budżecie na ten rok, jeżeli chodzi o aktywizację osób bezrobotnych, bo samego Funduszu Pracy, czyli z takiej formy, gdzie nie ma różnych obwarowań, mamy 11 milionów. W tamtym roku mieliśmy 6, przy liczbie bezrobotnych 4400, w tym roku mamy 11, przy liczbie bezrobotnych 3800. Więc ta liczba wzrosła dwukrotnie. I dysponujemy dwoma projektami. Pierwszy projekt to jest aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim. Pozwolę sobie przekazać pani sekretarz te dwa plakaty, co by można było później zamieścić w Urzędzie Gminy. Jest to projekt skierowany do osób młodych do 30 roku życia. I w tym projekcie mamy jak gdyby prośbę do Państwa o przekazywanie informacji czy do swoich znajomych, czy do rodzin, czy do przyjaciół, czy nawet wśród bliskich, żeby osoby bezrobotne, które chcą skorzystać z różnych form wsparcia, zastanowiły się nad podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych, zmianą swoich uprawnień, czy też podwyższeniem kwalifikacji. Chodzi mi przede wszystkim o szkolenia. Szkolenia mamy indywidualne, można złożyć u nas wniosek w pokoju 24, refundujemy wysokość tego szkolenia w 100%. Oprócz tego osoba bezrobotna otrzymuje stypendium szkoleniowe za okres wzięcia tego szkolenia, że tak powiem, na swoje barki. Jedyna rzecz, którą musi osoba bezrobotna, że tak powiem, pokonać, to jest trud, wybór szkolenia, ukończenie go, no i oczywiście później szukanie pracy, która to sprawi, że zaktywizuje się zawodowo. Natomiast drugi projekt to jest projekt dla osób powyżej 30 roku życia i tu też mamy staże, szkolenia i środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. I tak jak w poprzednich latach, tak i w tym, osoby nie boją się otwierać własnej działalności gospodarczej, mimo że była pandemia, mimo że są różne trudności w rozwoju własnej firmy, tak również w tym projekcie powyżej 30 roku życia są szkolenia, do których również zachęcam, żeby można było mówić o tym, że w Urzędzie Pracy w powiecie są środki, które można wziąć, że tak powiem, w każdej chwili, a my te wnioski, że tak powiem, rozpatrzymy pozytywnie. Jeżeli chodzi o szkolenia dla mężczyzn, w większości przypadków są to przede wszystkim te, które interesują. To jest prawo jazdy kategorii C, C plus E, kwalifikacja wstępna przyspieszona. Koszt takiego szkolenia to jest około 8 tysięcy. Spawanie MAK, TIK, też kwota jest przybliżona. Do tego są operatorzy koparko-ładowarki i inne kursy, które osoba bezrobotna musi sobie sama wybrać. Oczywiście do ukończenia takiego kursu trzeba mieć odpowiednie predyspozycje, bo nie każdy, mówiąc kolokwialnie, widzi się w roli spawacza.
Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, są to kursy, czy to kosmetyczne, czy fryzjerskie, czy też inne, które osoba ma możliwość, że tak powiem, w swoim życiu zawodowym ukończyć. Jeżeli chodzi o te środki, to tak jak powiedziałam, no mamy miesiąc, prawie że czerwiec, bo dzisiaj jest 31 maja. Tych środków jest dosyć dużo. Oferujemy jeszcze staże, prace interwencyjne, może one nie są jakoś bardzo konkurencyjne w stosunku do innych programów, dlatego że ustawa, która funkcjonuje przeszło 30 lat, no niestety nie zmieniła się już od kilkunastu lat i te zapisy, które tam są, są na dzień dzisiejszy nieadekwatne do potrzeb obecnego rynku pracy. W całym urzędzie zarejestrowanych jest, tak jak mówiłam, 3700-800 osób bezrobotnych i wśród tych osób przeszło 62%. Są to osoby, które posiadają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, takie, które dzisiaj jest nieadekwatne do potrzeb rynku pracy, średnie ogólnokształcące. Dlatego też zachęcamy w większości te osoby, które nie mają właśnie takich uprawnień czy kwalifikacji, żeby złożyły wnioski i mogły skorzystać z różnego rodzaju szkoleń. Naprawdę warto. Nigdy nie wiadomo, kiedy nam się, że tak powiem, dane szkolenie w życiu przyda. Czy będziemy pracować na danym stanowisku 5 czy 10 lat? Być może się trafi okazja, że jest jakaś oferta pracy, do której byśmy chętnie poszli i skorzystali, ale nie mamy jakiegoś uprawnienia, które może się okazać, że będzie gdzieś tam kiedyś niezbędne. Jeżeli chodzi o osoby, które w tym roku z gminy Bulkowo podjęły zatrudnienie, to w ramach prac interwencyjnych NIKT, w ramach robót publicznych 6 osób. Zachęcam pana wójta do składania następnych wniosków. Ja wiem, że trzeba do tego wynagrodzenia dołożyć, bo my refundujemy 2,5 tysiąca złotych brutto, natomiast resztę dokłada gmina, czyli tak do każdego najniższego wynagrodzenia trzeba dołożyć pewno 1200 zł, łącznie z oskładkowaniem pracodawcy, więc no to też są kwoty, które gmina musi, że tak powiem, wysłuchać z własnej kieszeni. Jeżeli chodzi o podjęcie działalności gospodarczej, 3, podjęcie pracy poza miejscem stałego zamieszkania, 2, no i szkolenie rozpoczęły 2 osoby, natomiast staż, który cieszy się popularnością tak wśród osób młodych, jak i nieco starszych, a w szczególności również pracodawców, 17 osób. Dlatego też, stąd też ta moja wizyta, żeby ewentualnie zmotywować osoby, które być może są zarejestrowane jako bezrobotne, nie wiedzą tak dokładnie, co by chciały w życiu jeszcze, powiem, zdziałać. Wszyscy teraz jak gdyby zrzucają winę na brak połączeń komunikacyjnych, natomiast myślę, że jakimś autobusem czy własnym środkiem transportu zawsze można do tego miasta Płocka dojechać, bo w większości przypadków jest tak, że jedna osoba odmawia pójścia do pracy, bo nie ma czym dojechać, druga, że ma małe dzieci, trzecia, że opiekuje się osobą starczą, czwarta przynosi zwolnienie lekarskie. Natomiast zadaniem Urzędu Pracy jest aktywizacja osób bezrobotnych, natomiast no, do tego jesteśmy jak gdyby przygotowani i z tego nas ministerstwo rozlicza, tak? Czyli z wydatkowania środków, które dostajemy do dyspozycji. I stąd też ta moja wizyta, żeby państwo zachęcali osoby, które są gdzieś tam wśród was, które być może nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy się interesują, do odwiedzenia Urzędu Pracy. Jesteśmy już, no, kolokwialnie mówiąc, otwarci, bo niby już pandemii nie ma, ale jest. Natomiast nigdy nie wiadomo, do jakiego momentu będzie urząd czynny, więc zachęcam serdecznie do odwiedzin. Natomiast jeżeli wśród państwa są pracodawcy, przedsiębiorcy, czy też rolnicy, którzy potrzebują wsparcia, można składać wnioski na formy takie jak staże, prace interwencyjne, na doposażenia stanowiska pracy, no ono jest dosyć długie, bo trzeba utrzymać to stanowisko 2 lata. Dzisiaj ja wiem, że pracodawcy się boją, nie wiedzą, jakie będą przepisy prawa, co będzie czekało nas wszystkich za 2 czy za 3 miesiące, jaka będzie sytuacja. No, to wszystko jest jak gdyby zmienne, tak? No, żyjemy, jak to ktoś powiedział, w ciekawych czasach, no, ale myślę, że razem wspólnie podołamy. Także dziękuję jeszcze raz za możliwość przekazania tych podstawowych informacji. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Panie dyrektor, serdecznie dziękuję za przybycie do nas i kilka słów wartościowych słów o powiecie Powiatowego Urzędu Pracy. Ja chciałem się odnieść tylko z punktu widzenia wójta gminy, jak to się pozmienia.
tak jestem aż zaskoczony, że taka liczba bezrobotnych jest zarejestrowana tu na terenie gminy. A dlaczego jestem zaskoczony? Bo jeszcze kilka lat temu to było tak, że przychodziło, powiedzmy, nie przesadzę, jak powiem, kilkadziesiąt osób zawsze w tym sezonie takim styczeń albo koniec roku, bo panie wójcie, bo potrzeba pracy, bo jest ciężko i tak dalej. I to było z kilkadziesiąt i na pewno też pani pamięta, pani dyrektor, jak prosiliśmy, żeby tych miejsc zawsze było jak najwięcej. Wiadomo, to przeważnie jest taki paradoks, że jest potrzeba, a tych miejsc zawsze jest jakaś tam ilość ograniczona, bo jest taki budżet. I wtedy było takie dobieranie, jak już ktoś był, no to trzeba dać szansę drugiemu i coś na tej zasadzie. Teraz, moi drodzy, dlatego sobie pozwoliłem zabrać głos w tej sprawie, jest odwrotnie. Ja w zasadzie goszczę, nie wiem, 5-6 osób, które by chciały podjąć pracę, ale teraz jeszcze możecie, to jest tak. Roboty publiczne, bardzo proszę, pożądam. Staże? Nie, staże nie chcę. Prace społecznie użyteczne? Nie. I skąd jest taka też ograniczoność możliwości pomocy, bo tak się zastanawiam, na ile ta pomoc jest potrzebna, skoro jest takie wybieranie, bo z mojej perspektywy to jest, staramy się to robić tak w porozumieniu z panem dyrektor, że no jeżeli ktoś miał roboty publiczne, które rozumiem są dla tego biorącego bardziej atrakcyjne, no to na drugi raz niech to będzie staż, niech będzie ta zamienność i taka wymaga. Ciężko, no. Ciężko teraz. Tak mnie z perspektywy gminy to wygląda. Ja chcę zaręczyć tu Państwu obecnym mieszkańcom, że współpraca naszej gminy, moja osobiście, z panią dyrektor, z Urzędem Pracy naprawdę przebiega wzorowo i w samych superlatywach. Zawsze reagujemy na potrzeby z wyrozumiałością i z taką serdecznością, jaka chyba między urzędami powinna być. I tu publicznie właśnie chciałem podziękować, bo nie było takiej okazji, ale podziękować za tę otwartość, za tę życzliwość dla nas, za reagowanie na potrzeby naszych mieszkańców, bo one ciągle są, zmieniają się, to prawda, ale ciągle są. Naprawdę dziękuję pani dyrektor, jestem naprawdę zaszczycony wszyscy tutaj, że przybyła pani do nas, że przybliżyła Urząd Pracy, że powiedziała halo, my tu współpracujemy i jesteśmy otwarci też na współpracę. To jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo za to dziękuję. I mamy w tym roku dużo pieniędzy, po które trzeba sięgnąć, no tylko trzeba chcieć, jak tam ktoś powiedział. I tak na sam koniec, już tak kolokwialnie, przychodzi do pośrednika osoba młoda do 30 roku życia. Pośrednik pyta pana zawód. Syn. Także nie chcielibyśmy, żeby takie odpowiedzi padały, bo mamy się wszyscy rozwijać. To kształcenie ustawiczne, które jest i będzie obowiązywało, bo nikt nam nie zagwarantował, że jak pójdziemy do pracy jako inspektor, będziemy tam przez 20-30 lat. Czasy się zmieniają, a my się do tych czasów musimy dostosować. Szczególnie teraz w dobie technologii, informatyki, informatyzacji i tych wszystkich zdarzeń, które mają miejsce wokół nas. Także jeszcze raz dziękuję bardzo panie przewodniczący za możliwość wystąpienia i zapraszam państwa do współpracy wszystkich, jak jeden mąż. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy wszystkich do wdzięczności, sympatii. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Przede wszystkim zdrowia życzę państwu. Tak. Dziękujemy. Szanowni państwo, to będzie na bardzo dziękuję jeszcze raz za obecność i nieustająco zapraszam. Drodzy Państwo Radni, Państwo Sołtysi, z tego co powiedziała pani dyrektor, wielki sygnał dla Was, rozejrzyjcie się po okręgach, po sołectwach i będzie można osobom potrzebującym pomóc. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wracamy do prawdziwego już porządku obrad. Otrzymaliście Państwo informacje na temat porządku obrad. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zmiany? Wskazuję, że pani sekretarz. Czy...
poproszę, żeby imieniem pani sekretarz zabrała głos w myślę porządku. Przepraszam za chwilową nieuwagę, już go wyczerpię w ciągu miejsca. Panie Przewodniczący, w imieniu Pana Wójta proszę o wprowadzenie do porządku obrad następujących zmian. W punkcie 7, podpunkcie C, proszę o zdjęcie z porządku obrad uchwały druk nr 271. W punkcie 7, tymże samym w punkcie C, proszę o wprowadzenie uchwały druk nr 274. Proszę o zmianę w punkcie 7, podpunkt D, tytułu uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bójkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego porządku, a bardzo proszę o zagłosowanie. Bardzo 15 radnych głosowało za przyjęciem tego porządku. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z 41 sesji Rady Gminy Bójkowo. W urzędzie gminy znajdował się protokół przedstawiany przede mnie, czyli do zapytania się dla radnych. Czy są jakieś pytania lub ktoś by chciał wnieść zmiany do tego protokołu? Jeżeli nie, proszę o zagłosowanie, kto jest za przyjęciem. Bardzo 15 radnych głosowało za przyjęcie tego protokołu. Punkt 4. Sprawozdanie działalności wójta gminy. Proszę bardzo, panie wójcie. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, tradycyjnie w kilku słowach, powiem raz dłużej, raz krócej, ale tę działalność międzysesyjną pragnę zrelacjonować. Był to okres bardzo intensywny, bardzo taki mocny w wydarzeniach, ale i bardzo dobry, korzystny na gminy, czego świadkami byliśmy wszyscy przed chwilą. A mam nadzieję, że to jeszcze nie wszystko, bo bodajże w czerwcu będą wyniki kolejnego naboru, z którym też aplikowaliśmy. Czekamy, zobaczymy, co będzie. Aczkolwiek mam naprawdę mało co robić. Ale od początku. Proszę Państwa, 28 czerwiec, kwiecień podpisywałem kolejne umowy, poświadczenia dla strażaków seniorów, którzy się ubiegają o ten dodatek, świadczenie strażackie, świadczenie ratownicze. To było dla OSP Borowice i na tym, chyba na tą porę, żeśmy zakończyli procedurę, która leżała po stronie gminnej, a teraz już wszystko w rękach Państwowej Straży Pożarnej i wyżej. Tak z radością mogę powiedzieć, że pierwsi druhowie, którzy u nas podpisywali wnioski, już otrzymali te dodatki z wyrównaniem od stycznia. A taki uroczysty moment do ich wręczenia, do wręczenia decyzji, będę wspominał o tym, to był 13 maj na święcie Państwowej Straży Pożarnej. Tam było takie uroczyste wręczenie decyzji przyznających świadczenia ratownicze. Także cieszę się, że pomimo, że czas jest do września, żeśmy naszych druhów zmotywowali, zresztą nie trzeba było motywować, sami ochoczo tutaj dopełnili obowiązków, a my sprawiliśmy, że te powinności były jak najmniejsze po stronie emerytów. Po prostu wiele obowiązków przyjęliśmy na siebie. 29 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Socjalnych. Tego dnia spotkałem też się z urbanistką i tego samego dnia spotkałem się z panem ministrem Maciejem Wąsikiem i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. To było w Polsce. 4 maja
nastąpił odbiór drugiego etapu stacji uzdatniania wody w Włókach. Już niewiele dzieli nas do końca tej inwestycji. Rzeczy kosmetyczne zostały niewielkie, niewielkie technologiczne jeszcze sprawy. Niedługo będziemy mieli w pełni zakończony remont. 9 maja uczestniczyłem w bibliotekarze. 10 maja to również moje spotkanie z Komisją do Spraw Przydziału Lokali Socjalnych. 11 maja wspólnie z obecnymi tu grupami, niektórymi z nich, byłem na wyjeździe w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Spotkaliśmy się z generałem, komendantem Jarosławem Dobrosielskim. Natomiast 12 maja uczestniczyłem w pięknym jubileuszu, pięknym moim drodze, 50-leciu i 60-leciu pożycia małżeńskiego. Kilka par na naszym terenie ten sędziwy jubileusz osiągnął. Wzruszająca uroczystość, piękna uroczystość. Dziękuję kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego za bardzo dobre jej przygotowanie. Wspominałem już o 13 maja. Piękny dzień dla naszej straży, bo uzyskaliśmy kolejny samochód. Ciężki. Nawet sam się nie spodziewałem, przyznam, że to będzie ciężki. Tak się złożyło, że tu dzięki osobistemu, powiem takim osobistemu wsparciu i prowadzeniu sprawy przez pana ministra Wójcika, przez później już generała Nowosielskiego, udało się w rekordowym tempie, że tak powiem, kilku dni taki samochód pozyskać dla krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego tutaj, ponieważ ten, który mają średni, już wymaga remontu, ten remont będzie trzeba przeprowadzić. Tak jak dostaliśmy w protokole przekazania, wartość tego pojazdu to jest około 660 tysięcy. Pojazd mam, wydaje się 2005 rok produkcji, 5 tysięcy litrów wody bierze na siebie. Jeszcze, jak to mówią duchowie, z tej starej, dobrej generacji, gdzie wszystko jest mechaniczne, praktycznie niezniszczalne, mówimy o normalnym użytkowaniu, rzecz jasna. Pojazd co przebiegu jest pełno chyba 90 tysięcy, w bardzo dobrym stanie technicznym, już jest już obok. I to było też 30-lecie powołania Państwowej Straży Pożarnej. Także dziękuję panu ministrowi, dziękuję panu generałowi. Uważam to za dobry początek kolejnych zmian, czyli mam nadzieję, że pora teraz na inną jednostkę, czy inne jednostki, żeby dosprzętawać właśnie w ten sposób. Bo widzę, że ta reakcja na potrzeby jest i zrozumienie jest. 15 maja wspólnie z pracownikami radnymi uczestniczyliśmy w religijnej duchowej uroczystości zawierzenie gminy Najświętszej Marii Pannie Królowej Polski. Tu dziękuję księdzu kanonikowi Włodzimierzowi Dziękowskiemu, bo to dzięki jego inicjatywie również i bractwa z Jasnej Góry właśnie taki akt został odczytany i jesteśmy kolejnym samorządem, który takiego zawierzenia dokonał, z czego się bardzo cieszę. 17 maja spotkałem się z prezesem OSP Nowe Rówki, a także wspólnie z panią skarbnik uczestniczyliśmy w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w podpisaniu umowy na dofinansowanie drogi Nowy Podlec. Przeszło 700 tysięcy z Regionalnego Funduszu Rozbudowy Dróg Lokalnych otrzymaliśmy i ta umowa wtedy została podpisana. 18 maja z kolei kolejny dobry dzień podpisałem umowę z konserwatorem zabytków. Nieco mniejsze, na 35 tysięcy. Chodzi o to, żebyśmy mogli, to jest takie wsparcie dla, oczywiście składem własnym naszym również, żebyśmy mogli sporządzić dokumentację na renowację, na remont, bo w stanie coraz gorszym jest nasz dworek Borowicy. 19 maja uczestniczyłem też w dobrym dniu, bo to też pieniądze dla gminy, mianowicie podpisywaliśmy służebność przesyłu dla energii operator dla jednych z działek u notariusza w Płocku, po to, żeby mogli prąd przez naszą działkę przesyłać dalej.
20 maj to kolejna piękna uroczystość, bardzo wzruszająca, bo wspólnie z panem przewodniczącym, z panią radną Jolantą Leszczyńską, z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, uczestniczyliśmy w jubileuszu, moi drodzy, 102 lat życia u pani Stanisławy Barzyńskiej w miejscowości Sochocin-Oprada. Wiecie, coś wspaniałego. Osoba, która jest w pełni sił, która cieszy się życiem. Robin. Bardzo miła uroczystość, bardzo rodzinna, bardzo wzruszająca. Życzymy dalszych lat zdrowiu, takim szczęściu, jakie mieliśmy przyjemność zaobserwować. Niestety też w tym dniu uczestniczyliśmy z grupą pracowników w pogrzebie mamy jednego z nas. Tak to jest, że od szczęścia to smutek czasami dzień się sprowadza. 25 maja uczestniczyłem w szkoleniu dotyczącym armatury wodno-kanalizacyjnej w Ciechanów. 26 i 27 maja uczestniczyłem w szkoleniu wyjazdowym dla wójtów, burmistrzów. Jestem Akademia Wójta. 30 maj to, moi drodzy, nasze wspólne spotkanie na komisji wspólnej. Mam jeszcze kilka spraw do przekazania Państwu i mieszkańcom, ale poproszę o głos w jednych wniosków na tą chwilę przyszłe. Oczywiście, tak jak zwykle w tym czasie zostały wydane zarządzenia, które można znaleźć na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tym razem w liczbie 8. Jak zwykle sprawozdanie nie ujmuje spotkań czy też dyrektorami szkół, czy z mieszkańcami, pojedyncze bądź grupami. Uważam, że to jest taka normalna powinność i spotkań. Po prostu te rzeczy istotne finansowo, czy też generalnie finansowo, to z tymi zawsze chcę się z Państwem dzielić w tym międzysesyjnym okresie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu 5. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy i poproszę Przewodniczącego Komisji Budżetowej o odczytanie protokołu. W roku numer 56 z posiedzenia Komisji do Spraw Przewodniczący 28 roku rozpoczęcie posiedzenia godzina 11 Komisja Westerna-Luka, Przewodniczący Posiedzenia Posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, będą założone listy obecności. Porządek posiedzenia zostało odbywanie podania mieszkańców w sprawie punktu mieszkania stanowiącego własność gminy. Punkt pierwszy. Komisja opiniowała podanie mieszkańców w sprawie punktu mieszkania stanowiącego własność gminy w miejscowości Osiek. Opinia komisji 5 za sprzedaż mieszkania przez gminę jest możliwa po uprzednich uregulowaniu przez mieszkańców zadłużenia z tytułu wynajmu wyżej wymienionego lokalu. Na tym roku zakończono. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu 6. Interpelacji i zapytania radnych. Wpłynęła do mnie do pana wójta radna interpelacja. W związku z tym przechodzimy do punktu do podejmowania uchwał. Chciałem zaznaczyć, że wcześniej odbyła się wspólna komisja, której protokół jak zwykle będzie zamieszczony na linkie gminy Wólkowo. I przechodzimy do punktu A. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035. Tak, czy są pytania lub pytanie do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. 15 radnych głosowało za podjęciem tej uchwały. Punkt B. Zmiany uchwały budżetowej gminy Wólkowo na 2022 rok. Są pytania? Jeżeli nie ma, proszę o głosowanie. Bardzo 15 radnych głosowało za podjęciem tej uchwały. Punkt C. Ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wólkowo. Czy są pytania?
pytania lub pytań? Jeżeli nie ma, proszę o zagłosowanie. Poparcie 15 radnych głosowało za podjęciem tej uchwały. D. Upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Burkowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Czy są pytania co do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, to proszę o zagłosowanie. Bardzo 15 radnych głosowało za podjęcie tej uchwały. Punkt E. Nadania imienia Szkole Podstawowej w Nowych Górkach. Jeżeli nie ma pytań, proszę o zagłosowanie. Bardzo 15 radnych głosowało za podjęcie tej uchwały. Punkt 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego sprawozdania, proszę o zagłosowanie. Bardzo 15 radnych głosowało za przyjęciem tego sprawozdania. Punkt 9. Raport z wykonania w 2021 roku Gminnego Programu Profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i efektów jego realizacji. Kto z Państwa radnych jest za lub przeciw? Proszę o zagłosowanie. Bardzo 15 radnych głosowało za przyjęciem tego raportu. Punkt 10. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja. Proszę bardzo, panie wójcie. Szanowni Państwo, chciałem się podzielić paroma sprawami z życia bieżącego, że tak powiem. Najpierw może nawiążę do 700 tysięcy, o których mówiłem, gdzie otrzymaliśmy, podpisaliśmy umowę, ale nie głosiliśmy przetarg. I właśnie życie weryfikuje okrutnie niektóre przetargi. Widzę, że te ceny się stabilizują teraz i te kosztorysy zrobione w tej chwili będą odpowiadają takim wartościom rzeczywistym, w miarę rzeczywistym, a kosztorysy zrobione pół roku temu, nawet jeżeli były zrobione z jakimś tam zapasem, powiedzmy, okazują się zbyt mało. Na podstawie tych kosztorysów mogliśmy wnioskować o dofinansowanie. Tylko tych kosztorysów nie ma innej możliwości, żeby tutaj zawyżać, zamierzać. Po tym czasie, gdzie jak słyszę, podobno sama masa asfaltowa zdrożała trzykrotnie z tysiąca iluś tam złotych na 3000 iluś. Ceny w budownictwie drogowym poszybowały mocno w górę. I tak jak dostaliśmy na 70% inwestycji te 700 tysięcy, bo całość warto policzyć była kosztorysowo wyceniona na milion, ogłosiliśmy przetarg, po przetargu wpłynęły dwie oferty. Pierwsza oferta, wyższa, z przedsiębiorstwa Spertego Stylu, 1 860 000, a oferta niższa z Latmopolu na 1 478 000. Czyli zobaczcie Państwo, prawie 50%, ta najniższa oferta przekracza wartość kosztorysową sprzed kilku miesięcy. Jest taki boom na rynku. Rzecz jasna, nie rozstrzygnęliśmy tego przetargu pozytywnie. Przypuszczam, że opcje są dwie. Albo ogłosimy jeszcze raz, zobaczymy co będzie. Nie widzę tutaj szans na poprawę. Bardziej prawdopodobny scenariusz to jest to, że zaktualizowany kosztorys, taki urealniony, jak tu powiedziałem, będzie przekazany do Polskiego Ładu i wtedy przy 95% dofinansowaniu. Przy wykazaniu cierpliwości ze strony mieszkańców i nas tutaj i przy przychylności dalszej w Polskim Ładzie jest realna szansa, żeby ten odcinek zrobić, a tym samym zamknąć taki ciąg komunikacyjny, gdzie naprawdę byłoby to
bardzo dobre, korzystne dla mieszkańców, bezpieczne i skracające czas wyjazdu. Bardzo bym tego chciał. Od paru lat się przymierzamy właśnie do robienia takich ciągów. Niestety wymaga to trochę czasu, potem modyfikacji, ale się udaje, wcześniej czy później się udaje. Trzeba po prostu być wytrwały. Teraz, jeżeli chodzi o przetarg na drugi etap oczyszczalni ścieków, nie został rozstrzygnięty z racji tego, że najniższa oferta posiadała błędy, które uniemożliwiały rozstrzygnięcie tego przetargu. Jest ponowione teraz rozstrzygnięcie, będzie wkrótce. Mamy nadzieję, że będzie korzystny. Z rzeczy jeszcze dalej finansowe. Jeżeli chodzi o nabór, to tak może w szczegółach teraz. To Polski Ład. Otrzymaliśmy wszystko, na co żeśmy aplikowali. Tu udzielając wywiadu, dla pani redaktor pytała, jesteście chyba jedyną gminą, jak analizowała, która dostała na wszystkie zadania. Bo tak to z trzech zadań to albo są dwa, albo jedno. Generalnie nie ma gminy, która chyba złożyła i nie otrzymała, ale tam się udało. Robimy rzeczy, przyznajcie, wspólnie ustalamy i są to rzeczy takie z nad wymagane, bo infrastruktura jest podupadła, bo wymaga remontu i przez lata odkładane, by nie można było znaleźć dofinansowania. I tu znajduje uznanie w oczach rządu, że próbujemy tą infrastrukturę dla ludności budować i nowocześniać, tak żeby było bezpiecznie. Po kolei tak powiem, jak były trzy wnioski złożone. Pierwszy wniosek, budowa dróg gminnych, numerów nie będę wyczytywał, relacji nowe, krótki słup. Kosztorys opiewał na 4 331 000, dofinansowanie 95%, czyli otrzymaliśmy 4 114 134 zł. To jest 95% całej inwestycji. Przebudowa boiska rekreacyjnego w Blichowie. Jakie jest? Trudno mówić o przebudowie, tak naprawdę to jest budowa, ale w planach jest jako boisko. Wartość kosztorysowa inwestycji 1 447 000, za okrąglenie otrzymaliśmy 90%, czyli to są maksymalne dofinansowania w tym segmencie, czyli 1 302 190 zł. Kolejna inwestycja, budowa budynku garażowo-socjalnego wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny, zbiornikiem na ścieki oraz niezbędną infrastrukturą. Mówimy o zaplanowanym garażu czterostanowiskowym, dużym, przynajmniej na te standardy XXI wieku, projektowanym, który mam nadzieję powstanie po przeciwnej stronie tej działki. Także reasumując, to straż OSP Bielkowo naprawdę byłaby już świetnie wyposażona, świetnie rozbudowana i pora na kolejną jednostkę, czy kolejne jednostki, żeby pomagać. Tu akurat przyznam, że taki szczęśliwy zbieg okoliczności się wszędzie złożył, którego czasami potrzeba, a często brakuje. Dlatego jest tak dobrze i pora teraz oczy zwrócić. Zawsze były zwrócone, bo naprawdę przyznacie, że znacznie dofinansowanie trafiło i takich dofinansowań będziemy się starać dla kolejnych jednostek. A mówimy o kwotach. Wartość kosztorysowa 2 155 000, a dofinansowanie maksymalne na poziomie 85% 1 832 000. To jest w ten sposób. Składaliśmy też, aplikowaliśmy o pieniądze z Polskiego Ładu przez Związek Gmin Regionu Polskiego. Niestety żaden z projektów związku nie został akceptacji w Polskim Ładzie. Podsumowując, proszę Państwa, 7 247 000 z tego naboru z Polskiego Ładu spływa do gminy Bielkowo. Dokładając do poprzednich 15, o których mówiłem tu przy Panie Ministrze, to jest naprawdę pokaźna kwota, w której część już zainwestowaliśmy, część będziemy inwestować, plus ogłaszać przetargi na to, co tutaj Państwu mówię. Ale wspomnę jeszcze,
może będę lubił w tym momencie, ale jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne w pomieniu powiatowym na terenie naszej gminy. Nasi radni powiatowi, przyznam, naprawdę jestem bardzo zadowolony ze współpracy, bo jesteśmy na bieżąco we wszystkich problemach, uzupełniamy się w działaniu i uważam, że radni naprawdę dużo serca, dużo czasu własnego wkładają po to, żeby było jak jest. Co mogę powiedzieć? 23 radnych wydaje, że mamy powiatowych. My mamy, zobaczcie, dwóch. Chociaż z okręgu, no, przykro mi to powiedzieć. Znaczy, cieszę się, że jest czworo, ale zawsze mamy dwóch. Zawsze u nas walczy dwóch. Przynajmniej tak oficjalnie. Jest pozostałych 23. Zawsze problem z przydziałem funduszy. Jak słyszę, można, tak jak w każdym samorządzie, brać kredyty i dofinansowywać inwestycje, ale trzeba to robić rozsądnie, tak jak u nas, tak w powiecie, bo nie ma przecież studni, która by nie miała dna, przynajmniej ja nie znam, takiej finansowej studni, a rzecz jest tego rodzaju, że projekt był ambitny, przyznam, bardzo ambitny, bo kosztorys drogi, która ma przeszło 13 km, tak mi się wydaje, tak, 13,5 km, opiewał na 18 milionów, bardzo dużo. Przyznam, że nie znam tego projektu, bo nikt z powiatu nie udzielił takiej informacji. Zabiegaliśmy, to pamiętacie, na spotkaniach, żebyśmy byli też uczestnikami, znaczy być może to jest tylko kosztorys, a projekt jest na jakimś etapie, nie wiem tego, aczkolwiek kwota 18 milionów bardzo duża i droga bardzo długa. Stan, no okropny. Sami przyznacie, że jadąc od Lichowa w kierunku Lichowa po prawej stronie, naprawdę, jak widzę, kierowcy trzymają się blisko osi jezdni, tylko podczas wymijania to się odbijają. Dlaczego? Bo pobocze jest tak zadolone, tak nierówne, że grozi wybiciem pojazdu, to poważne. A jedno miejsce jest wyjątkowo niebezpieczne. Tu będziemy apelować o tym, bo jest duże zapadnięcie asfaltu na dość krótkim odcinku. Wymaga natychmiastowej naprawy, bo grozi poważnymi obrażeniami i oby tylko na tym się zakończyło, albo na zniszczeniu zawieszenia. Wymaga potężnego remontu. Panowie radni zabiegali o to już dłuższy czas. Nie wiem, jakby to było, aczkolwiek wiecie, że nawet najlepszy remont nie zastąpi nowej drogi. Udało się. Co nie znaczy, że tego remontu nie trzeba wykonać doraźnego, bo naprawdę droga jest zagrożona. Ale udało się pozyskać pieniądze, potężne pieniądze, no bo trzeba pogratulować powiatowi płockiemu. 95%, czyli 17 milionów 100, to jest zastrzyk, którego pewnie wielu się nie spodziewało, ale jednak do tych naszych 7 milionów 200 trzeba proporcjonalnie z tej sumy 17 100 dołożyć 14 milionów, prawie 15 bym powiedział z tej kwoty, bo proporcjonalnie z tego odcinka 12,5 km, na pewno około 12, poniżej, przepraszam, 12, znajduje się na terenie gminy Bułkowo. Jest w stanie kiepskim, ale wymaga remontu cały odcinek, czyli łącznie z tym 1,5 km, troszkę więcej po stronie Radzanowa. Także wiecie, jakby to tak sumował, to ponad 22 miliony takiej żywej gotówki zbudowanej w teren z tego naboru będzie. Jest tak naprawdę. Ja mam świadomość, że kosztorys jest kosztorysem, a życie dyktuje inne warunki, przykład naszego Podlecka. Tu przede wszystkim nie wiem, jaki jest projekt, jak szeroko jest modernizowana ta droga, ale też chyba wszyscy tu siedząc na sali mamy świadomość, że te 95%, czyli 17 milionów 100, to nie będzie 95% później, bo wykonawcy przypuszczam, że dadzą wyższe kwoty przetargu. I po stronie powiatu to nie będzie 5% wydłużenia, tylko może być odpowiednio 10 bądź 15, może nawet 20. Nie wiem tego.
bardzo bym sobie życzył Państwu, żeby te sumy, które tutaj są przyznane i skosztorysowane, żeby były takimi ostatecznymi. Ale nawet, powiem tak, z punktu widzenia wójta, was jako radnych, nawet moi drodzy, jeżeli z tych 5% dofinansowania zrobiłoby się nawet 20, nawet 20. Nie wiem, nie znam inwestycji powiatu, może panowie radni coś będą wiedzieli, ale chyba ciężko będzie znaleźć w portfelu inwestycyjnym powiatu inwestycje drogowe, nawet te 80 do 20, że 20% wykłada powiat, a 80 jest zewnątrz. Nawet gdyby tak się stało, mówię hipotetycznie, oby nie. Ale to myślę, że to są naprawdę zdrowe relacje procentowe, naprawdę zdrowe. I przy odcinku 13 przeszło kilometrów, moi drodzy, rewelacyjnie, rewelacyjnie. Panowie radni, prośba moja ogromna nas tu wszystkich, jak jesteście tu naszymi obrońcami na forum powiatu, proście, walczcie, żeby przetarg przede wszystkim rozstrzygnąć jak najszybciej, albo może też jak najpóźniej, może na przyszły rok. To już trzeba poważnie rozważyć, ale niezależnie od tego, przecież pierwszy nie musi się zakończyć powodzeniem, ale żeby te inwestycje dopiąć, żeby spiąć. Jeżeli będzie potrzeba naszej pomocy, naszej wizyty, jak to wszyscy siedzimy, stawiamy się, bo jest to taka aorta komunikacyjna, główna żyła komunikacyjna całego organizmu wójtowskiej, jest bardzo, bardzo potrzebna. Kwoty są ogromne. Wiem, że rzeczywistość się troszkę weryfikuje, ale musimy zrobić wszystko, żeby te inwestycje, które ja wymieniłem po stronie gminy i po stronie powiatu, żeby znalazły swój szczęśliwy finał. To tyle odnośnie spraw drogowych i podziękowań na szczeblu ministerialnym, tak dla pana ministra Macieja Małeckiego, jak i do drugiego ministra, również Macieja Wójcika, bo ślady ich działalności i przychylności właśnie w tym okresie międzysesyjnym tak widocznie wybrzmiały. Chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć na koniec mojego wystąpienia, a mianowicie 25 kwietnia wpłynął do nas wniosek, ale całe postępowanie rozpoczęliśmy 25 maja. Powiem, o co chodzi. Teren to były MSKR-ze w Nowych Krupkach, został zakupiony przez kolejną już firmę, bo wiecie, że tam się zmieniali właściciele. I został złożony wniosek przez firmę CR Recycling. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i brzmi tak. Uruchomienie zakładu zbierania i przetwarzania odpadów złomu i kabli na działce ewidencyjnej numer 312/5. Jest jeszcze dalsza część. Jest to standardowa procedura, gdzie każdy przedsiębiorca, czy każdy, kto chce być przedsiębiorcą, składa wniosek do gminy i my mamy obowiązek go procedować. Proszę Państwa, dlatego to mówię, ponieważ wychodzą do mnie sygnały, i nie tylko z nowych, sygnały niepokoju. Powiem tak, mamy to nieszczęście, że co jakiś czas dotyka nas kwestia odpadowa. Kiedyś był Algada, wiecie, słynna firma, gdzie pieniło się i podobno, nie podobno było do tego. Nie sprawdzał chyba, znaczy ja nie sprawdzałem, że są pozostałości jakiejś podzielności. W każdym razie firma, która bardzo burzliwie weszła w życie mieszkańców gminy. Później, to już na własnej skórze, żeśmy doświadczyli problemu azbestowego, gdzie w miejscowości Praga w planie zagospodarowania przestrzennego z początku lat 2000 akurat był kawalącik przeznaczony dla tego typu działalności. No i firma z zewnątrz pięknie to chciała wykorzystać, robiąc składowisko azbestu, jak pamiętacie, na kilka milionów, chyba kilkaset tysięcy ton. Tak miało być. Udało nam się skutecznie temu przeciwstawić. Nie było łatwo. Wiecie, że nie było łatwo. Zaangażowani byliśmy w bardzo dużej mierze. Udało się. Później była firma, która chciała zakład przetwarzania
też podkłada pod ekonomię. W zasadzie pirolizy wysokotemperaturowy, tak się nazywa ta technologia. No i ja słyszałem na swoje uszy, jak już mieszkańcy widzieli, że są wbijane paliki, wygradzany teren. Niektórzy już widzieli te szczury od odpadów, tak mówię, że to było, bo też to warto było przekazane. Wiecie, temat do śmiechu nie był zupełnie. Jak pamiętacie, udało się. Wspólnie udało się, że tej inwestycji nie chciałem, nie było. Ale zawsze, no i to zawsze informowałem i zawsze społeczeństwo to chciało, żeby jasno wiedział i miał świadomość, co się dzieje. I tutaj tym pierwszym krokiem, jaki został zrobiony, to przecież co? Wysłanie pokojników przez pana sołtysa, żeby powiadomić mieszkańców, że coś takiego ma ktoś zamiar zrobić. I to jest pierwszy krok. Na pewno spotkam się z mieszkańcami, na pewno będziemy rozmawiać i tutaj o całości tej procedury do tej chwili wiem i dalej będziemy wspólnie z mieszkańcami, z państwem radnymi spotykać się, analizować i podejmować odpowiednie działania w ramach zakonu i tak dalej. Po prostu chcę, żebyście państwo o tym oficjalnie też dowiedzieli się ode mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radny się. Thank you.
Tylko tak pod kątem, po prostu bardzo, bardzo bym chciał, żeby te 50% inwestycji to nie tylko gminy Wilkowo dotyczyło, tylko całego powiatu. Wtedy będziemy, nie będziemy zadowoleni, ale przynajmniej będzie porówno. Co do zdjęć z drona i tego, co tam nie, zapraszam na rozmowy, chętnie zobaczę te zdjęcia, bo ja dowiaduję się od pana, nie, jako pośrednika pewnie. Chętnie bym też spojrzał, co tam jest, bo powiem tak, przeszłość była taka, że przywożono różne rzeczy tam i przyznam, że tu muszę bardzo podziękować pracownikom Urzędu Gminy, bo reakcja była stanowcza i skuteczna. Finał był taki, że jeżeli nie chciano ich wpuścić, to razem z policją chodzili, patrolowali i proceder się ukrócił. Tu chciałbym też podziękować niektórym mieszkańcom, bo dzięki wspólnej interwencji i pisaniu list tam, gdzie trzeba i jak trzeba, również odpowiednie służby stanęły na wysokości zadania. A wierzcie mi, że czasami jak mieszkaniec napisze, to jest skuteczny niż jak napisze Urząd Gminy i wiem, co mówię. I to przyniosło naprawdę dobre działanie, jeżeli chodzi o zaprzestanie tego procederu. Jeżeli słyszę, że pomimo, słyszę od pana radnego, że pomimo dopiero co starań o rozpoczęcie działalności, a działalność już trwa, znów mówię, to jestem poważnie zaniepokojony i proszę o konkrety i znów będziemy działać. Dziękuję. Dobrze. Proszę bardzo, panie radny. Panie radny, panie się tematy i rozumiem, że już nikt nie chce zabrać głosu. Dziękuję Państwu za udział w 42. sesji Rady Gminy Wilkowo.